Klaudio, kolejna edycja Hotelu Paradise przed nami widzami, bo już za tobą. Czy ty w ogóle jeszcze pamiętasz, co tam się działo, czy teraz będziesz takim właśnie uważnym widzem, żeby sobie poprzypominać? Tak, właśnie to jest, słuchajcie, najlepsze, dlatego że to nie jest tajemnica, że hotel kręciliśmy w marcu i w kwietniu, czyli trochę czasu temu ja absolutnie zapomniałam wszystko. I po prostu to jest najcudowniejsza dla mnie teraz taka nagroda, że ja zasiądę przed tym telewizorem i będę to oglądała, jakbym widziała to wszystko po raz pierwszy. Czy znasz już kolejną destynację hotelu? Bo rozumiem, że program doczeka się następnej edycji. Oczywiście, to wszystko jest jeszcze w toku. Mamy dopiero, mamy dopiero sierpień. Także styczeń, do stycznia jeszcze trochę i pewnie jeszcze wiele może się zmienić. Mhm. Czy w tobie są jakieś takie marzenia, by zrobić w stacji tej czy innej coś jeszcze? I w którą stronę miałoby to iść? Ciężkie pytanie. Ja mówiłam o tym już nie raz, że jestem taką osobą, która raczej nie planuje. Ja nawet wakacji sobie nie potrafię dobrze zaplanować. Po prostu u mnie wyjazdy są zazwyczaj z dnia na dzień, a gdzież bym mogła planować takie dalekosiężne plany? A planowanie budowy domu umiesz zaplanować? Bo my się już znamy pewnie 2-3 lata. Chyba jeszcze to się nie skończyło. Tak, słuchajcie. Tak, u mnie z tym planowaniem jest naprawdę krucho. Ale... Uwaga, remont naprawdę dobiega końca. To są, dzielą mnie dosłownie dni, no może tygodnie do przeprowadzki. Masz w głowie taką myśl, że to będzie tylko twoje miejsce? Czy jak się nim nacieszysz, to na przykład byłabyś gotowa wpuścić jakąś ekipę do jakiegoś projektu, by pokazać, tak mieszkam? Szczerze mówiąc, tak jak ja naprawdę dawno temu zaczęłam projektować i robić to mieszkanie i na przestrzeni lat moje gusta się już zmieniły, wymagania i oczekiwania również. One wzrosły. Nawet nie mówię, że wzrosły, ale są zupełnie inne. I tak jak zawsze byłam taka dziewczyna wychowana w blokowiskach, ja lubiłam sąsiadów, lubiłam mieszkać w klatce, znaczy w klatce z sąsiadami. Tak, teraz chyba jednak znowu się będzie, niedługo, ale no niedługo, zapewnie parę lat się pocieszymy i będzie kolejna przeprowadzka. A załóżmy, że nigdy tego domu nie zobaczymy, nie wpuścisz tam kamer, czy mogłabyś opowiedzieć... Puszczę, pewnie, że wpuszczę. No dobra. A, bo nie odpowiedziałam na drugą część pytania, wpuszczę. Wiesz, jak te wnętrza będą wyglądały, bo kończycie remont? Gdybyś mogła nam opowiedzieć właśnie, jak będzie wyglądało to twoje gniazdko, czy... Okay. Gładko, beżowo, wszystko proste, kąty proste, wszystko w beżu, czyste, bez zbędnych bibelotów, sztukaterii, gładkie, matowe. A jakbym miał strzelić, że najważniejszym pomieszczeniem będzie garderoba, to dobrze trafię? I jaka no będzie? Ta garderoba nie jest taka z moich marzeń, jest dosyć mała. I ja już się obawiam, że ja tam po prostu chyba w starym domu zostawię część garderoby. Rozumiem. I będę tylko sezonowo sobie wymieniała. Super, pięknie ci dziękuję. Zapraszam Państwa do oglądania Hotelu Paradise. Myślę, że temperatura tam jest po prostu podobna jak dzisiaj.